sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Mecz lidera z wiceliderem to zawsze wielkie święto koszykówki. Nie inaczej było w piątek we Włocławku, gdzie Anvil mierzył się z Czarnymi. Historia pojedynków obu ekip jest bardzo bogata, ale to nie historia tego klubu, który przyjechał do hali mistrzów. Grupa Sieroleccy Czarni Słupsk to inny podmiot niż ten, który grał w Ekstraklasie przez blisko dwie dekady. Goście przybyli więc do Włocławka po pierwszą wygraną w historii. I od samego początku pokazywali, że mają sporą chrapkę na to. Punkty z dystansu zdobywał Bull Beach, a swoją obecność na parkiecie zaznaczyli także Mikołaj Witliński i Jakub Musiał. Anvil odpowiedział trafieniami Kawela Bigby Williamsa oraz Johnny Matthewsa i prowadził po 10 minutach 19-16. Rozochoceni goście szybko złapali swój rytm w drugiej kwarcie. Do bicia w ataku dołączyli William Garrett oraz Marek Klasen i Czarni wyszli na prowadzenie 30-26. Włocławianie starali się odpowiadać udanymi akcjami Kindala Dykesa czy Macieja Bojanowskiego, ale goście prezentowali się lepiej i do przerwy to oni prowadzili 42-36. Ku lekkiemu niedowierzaniu hali mistrzów przyjezdni ze Słupska prowadzili także po trzeciej kwarcie, w której obie ekipy poszły na ofensywną wymianę ciosów i która skończyła się wynikiem 23-23. Niedowierzanie zmieniło się jednak w szok, gdy włocławianin, wychowanek TKM-u Bartosz Jankowski, trafił dwie trójki z rzędu, a następnie przymierzył trzeci raz będąc faulowanym. Wyprowadził w ten sposób swój zespół na prowadzenie 69-59. Czasu było jednak całkiem sporo, choć Rottweilery musiały zacząć grać szybko i skutecznie po obu stronach parkietu. Waleczność wpisana jest jednak w DNA tej drużyny. Seria punktów Dykesa, Matthewsa i Petraska sprawiła, że na niespełna 3 minuty przed końcem Anvil wyszedł na prowadzenie 75-74, wygrywając tę część meczu aż 16-5. Hala mistrzów eksplodowała, aczkolwiek dość szybko entuzjazm ugasił Jakub Musiał, który w trudnym momencie trafił arcyważną trójkę. Goście byli blisko wygranej, aczkolwiek włocławianie mieli swoje szanse na odwrócenie losu w meczu. W dwóch akcjach popełnili jednak proste błędy i dwa punkty pojechały do Słupska. Porażka boli, ale nadal trzeba pamiętać, że bilans 6-1 na rozpoczęcie rozgrywek to fantastyczny start i Rottweilery z pewnością jeszcze dadzą wiele radości swoim kibicom w tym sezonie.